Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy odmienił się, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. W naszym życiu są takie momenty, że Pan Jezus nas zaprasza na górę. Tak jak zaprosił apostołów, nie wszystkich, ale tych, których w tym momencie chciał zabrać na tę konkretną górę. Wcześniej, gdy była góra błogosławieństw, czyli kazania na górze, zabrał wszystkich. Na górę Golgotę poszedł jeden. Na górze w niebo wstąpienia, na górze Oliwnej, byli wszyscy oprócz Judasza. Różnie jest na różnych górach. Pan Jezus zaprasza w danym momencie tych, których wybrał do tego na ten czas. I z nami też tak jest, że Bóg nas zaprasza na nasze różne góry. Być może mamy teraz górę, kiedy Jezus do nas po prostu mówi. Górę błogosławieństw, górę kazania. A może doświadczamy, tak jak dzisiaj w Ewangelii, taboru. Górę Tabor, gdzie Pan Jezus, zaraz to sobie powiemy, daje bardzo szczególne doświadczenie swojej bliskości. A może mamy teraz nasz krzyż, który jest ciężki, to jest nasza Golgota. A może schyłek życia i w niebo wstąpienia, spotkania się z Panem, w niebo gdzieś pójścia. Różne góry, tych gór jeszcze było więcej, to są te, na których zatrzymuje się Ewangelia. Abraham ma swoją górę, jedną, drugą Mojżesz. Każdy po kolei, kto idzie za Panem, jest wzywany co rusz na górę. I warto wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. W tym momencie, gdzie jesteśmy. Czy się z jakąś górą zmagamy. A może to jest i góra, na którą nie chcemy wejść, bo się boimy. Góra Tabor jest górą zapowiadającą, dającą spotkanie z Bogiem bardzo wyjątkowe, ale też zapowiadającą coś trudnego i dającą siły na coś trudnego. Czy z nich skorzystamy, czy nie, to już jest inna kwestia. Natomiast Bóg chce uprzedzić i dać nam siły, kiedy jest przed nami trudny czas. Czytamy dzisiaj, że ukazali się oni w chwale, Mojżesz i Eliasz, i mówili o odejściu Pana, które miał dopełnić w Jeruzalem. Na górze Tabor to, o czym mówił Eliasz i Mojżesz, to mówili o Jerozolimie, w której Jezus ma umrzeć, w której ma odejść. Apostołowie, czy to słyszeli, czy nie, czy usłyszeli, nie wiemy. Ewangelia tego nie podaje, ale podaje, że o tym była mowa.
Ale z tej trójki Piotr, Jan, Jakub, jeden stanął pod krzyżem. Jeden coś usłyszał, zrozumiał, czy to z tego powodu był pod krzyżem, czy nie. Ale Bóg daje słowo z nieba ku pokrzepieniu. Bo przychodzą takie momenty w życiu, kiedy zaczynamy wątpić, czy to wszystko ma sens. Czy nasza wiara ma sens? Czy mój trud miał sens? Czy zmaganie, czy wychowanie dzieci? Czy nasze nieprzespane noce? Walka o małżeństwo? I tak dalej. Czy to miało sens? Albo czy to ma sens, co robimy? I uprzedzająco Bóg daje jakieś znaki. Jestem przekonany, że ci z nas, którzy słuchają Boga, też takie znaki mieli. Ja je mam. Które dodają sił trochę zawczasu, że gdy przychodzi doświadczenie, możemy się odwołać do tego słowa. Nie musimy, ale możemy. I możemy powiedzieć, wierzę temu słowu. Wierzę słowu, które wypowiedział Bóg. Jak Abraham, wierzę słowu, że twoje potomstwo będzie liczne jak ziarnka piasku. Wierzę słowu, że otrzymam tę ziemię w posiadanie. Wierzę temu słowu. Albo powiemy, nie wierzę, bo sytuacja jest, nie może być taka trudna. Tymczasem sytuacja, którą dostał Pan Jezus, była bardzo niespodziewana. Jezus o tym mówił, zapowiadał to, ale nic na to nie wskazywało. Przecież niedziela palmowa to jest hosanna. Król, Mesjasz, dywany, wiwatowanie. Kto by się spodziewał, że za kilka dni ci sami ludzie, podmówieni przez faryzeuszy uczonych w piśmie, przez kapłanów, będą krzyczeć precz. Nikt się tego nie spodziewał. Apostołowie czuli się dosyć bezpieczni w tej sytuacji. Wiedzieli, że jest atak, wiedzieli, że jest ciężko, ale kto by się spodziewał, że pomiędzy niedzielą palmową a piątkiem wielkim będzie taki krótki czas i się nic nowego nie wydarzy poza takim cichym namawianiem ludzi i że to wszystko się wydarzyło tak szybko, żeby mogło być skuteczne. Tak to zostało zrobione przez uczonych w prawie, w piśmie, faryzeuszy, kapłanów, żeby można było doprowadzić do skutku. Pan Jezus w tym doświadczeniu słowa, które daje, słowa wzmacniającego, które słyszą apostołowie, przemienia się też w jasność. Na jego twarzy jest biel, którą słyszymy od Ewangelisty, nie da się po ludzku tak wybielić sukna. Blask, który zapamiętuje się. Blask, który zostaje. To jest ten blask, który doprowadził też świętego Pawła do nawrócenia. Zobaczył to światło, które zmieniło jego życie. Które jest na tyle intensywne, że zapamiętujemy je, że to jest ten moment, że Bóg działa, Bóg mówi. Że gdy potem przyjdzie, że jest ciężko, możemy się do tego odwołać. Tylko żebyśmy mieli siłę odwoływać się do doświadczeń Bożych, do dobroci Bożej. A później w tym doświadczeniu taboru, umocnienia, okazuje się, że apostołowie, a w tym Piotr, chcą coś robić. Chcą pójść jakoś za tym doświadczeniem, ale nie wiedzą jak. W tym, że nie wiem jak, dwóch milczy, a Piotr próbuje coś powiedzieć. Buduje się namioty, spotkania, bo Pan jest, bo mówi, chce sobie jakoś z tym poradzić, z całą sytuacją, w której jest. A Bóg nie chce, żebyśmy sobie z tym radzili, tylko żebyśmy ją zapamiętali. Tabor to doświadczenie mistyczne, kiedy Bóg nas zapewnia o czymś,
To jest po to, żeby to zapamiętać, że jak będziemy pod Golgotą, żeby nie bać się wejść. A jak będziemy na Golgocie, to żeby nie tracić wiary, że ten na krzyżu, okrzyknięty złoczyńcą, to jest Jezus. Chociaż się ludzie od Niego odwrócili, chociaż na pogrzebie Jezusa było kilka osób, żadnego wiwatu, chwały, laudacji, nic. Kilka osób szybko, chociaż to było wszystko w męce, okrzyknięty złoczyńcą. Nie traćcie ducha. To jest to odwołanie się do taboru. Tabor, nasze spotkanie z Bogiem umacniające nasze najważniejsze modlitwy w życiu, są po to, żeby do nich wrócić, kiedy przychodzi moment trudny, żeby się do nich odwołać. One nie były po to, żeby tam namioty budować, nie po to, żeby tam być aktywnym, ale żeby się wyryły w naszej pamięci na życie, co do naszego powołania, co do drogi, którą idziemy, co do tego, że Bóg jest dobry. On nas po to zaprasza na górę. Wiemy z Ewangelii, że nie wszyscy z tego korzystają. Również wśród apostołów. Tracimy pamięć o Bogu dobrym. W końcu Bóg zaprasza apostołów na górze w obłok. Obłok, który w Starym Testamencie był zastrzeżony tylko dla Mojżesza. Jedyny, który mógł wejść w obłok, żaden kapłan, żaden uczony, nikt. On jedyny. I tutaj na tej górze pokazuje Pan Jezus. Bóg pokazuje, po pierwsze, że Jezus jest w obłoku, a po drugie, że zaprasza kolejnych ludzi, że obłok otwiera się. W tym momencie dla Trójki Apostołów, a później przez Ducha Świętego dla wszystkich chrześcijan. Już bez wyjątku. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś zasłona pomiędzy Tobą a Bogiem, pomiędzy mną a Bogiem. Każdy z nas zaproszony do świętości, do tego, gdzie jest Bóg, do wejścia w obłok, do przebywania z Bogiem twarzą w twarz. Każdy z nas ma Pana Jezusa w sercu. Możemy Go całego przyjmować i cali z Nim być. Bez wyjątku. Kto chce, może podejść. Kto chce. To jest to doświadczenie przemieniające. Apostołowie zlękli się, gdy weszli w obłok. Zlękli się, bo tylko Mojżesz, nie ma innego człowieka. A Pan Jezus jest tym, który otwiera wszystko. Zmienia, choć nie zmienia. Tak jak wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, gdzie Jezus mówi, tak, kazanie na górze, nic nie zmieniam, żadne joty, ale macie prawo, mówi, masz nienawidzić swojego wroga, a ja wam powiadam inaczej. Macie wroga kochać. I to jest ta zmiana, którą daje Bóg. Daje dostęp do miłości. Dostęp całkowity i bliski do miłości, którą jest Bóg. Że nosimy Go w sercu. Już nie tylko w obłoku, ale przez Ducha Świętego Boga mamy w sercu. Bóg zaprasza nas na górę. Naszą górę na ten moment, na ten czas, w którym jesteśmy. Jaka góra dzisiaj jest Twoja? Pomyśl, zastanów się, ale do taboru, do tego doświadczenia trzeba wracać. Mamy takie spotkania umacniające, wracaj do nich. I słuchaj, gdy Bóg Cię na tabor zaprasza, aby Cię wzmocnić. Amen.